Słuchajcie, tym razem witam wszystkich, pozdrawiam. Tym razem filmik na temat słuchawek bezprzewodowych. Pozdrawiam tutaj przy okazji Rafała Zawadzkiego, który zachęcał mnie i namówił do zrobienia takiego filmiku. W tle będzie grała muzyczka, która jest już sprzed około ponad roku przeze mnie na kanale, co najmniej w dwóch wersjach do podkładu utworu Stand By Me. Moja improwizacja gitarowa. I słuchajcie, kupiłem te słuchawki, jestem z nich bardzo zadowolony. To jest, tak mówię, one są, tak powiedziałem, bezprzewodowe. Model tych słuchawek, nie wiem, czy tu będzie wyraźnie, no to po prostu przeczytam. To jest Thomson WHP 301 BK. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek. Przy okazji, tak bardziej zestresowany, robiąc takie filmy o jakiejś innej tematyce niż grając. No, człowiek się do czegoś przyzwyczai, przywyknie, to ma już tą rutynę, że tak powiem. A tutaj coś innego kręcę. Jestem zadowolony z tych słuchawek. One są o tyle słuchawek bezprzewodowych, bo ogólnie również wszelkiego rodzaju jest bardzo wiele, bardzo dużo rodzajów, ale bezprzewodowych też. I te są takie, jakie mnie są potrzebne na wtyk, na taką wtyczkę, na takiego jacka widać tutaj. Bo ja podłączam to do sprzętu typu wieży, która ma magnetofon. Ja lubię korzystać ze starego typu sprzętów, słuchać kaset magnetofonowych. I taki jack mi jest potrzebny. To się fachowo nazywa podobno na transmisję radiową. Mniejsza o to. Taka wtyczka. Ona ma przełącznik, również jest zamieszczony na większego jacka, gdyby ktoś potrzebował, to jest dołączony. I dla mnie to jest praktyczne, bo mogę podłączyć właśnie do jakiegoś sprzętu, który ma magnetofon z takim gniazdkiem. To jest pierwsza sprawa, więc one są tego typu, tego rodzaju. Tego rodzaju. One kosztowały, cena tych słuchawek była 190 zł. Nie mieli takich u mnie w mieście, bo to jest rzadszy rodzaj, ale w ciągu 3 dni dali radę zamówić. Dali radę zamówić z taką wtyczką właśnie, z taką wtyczką. Mają gwarancję w kilku językach. Mają gwarancję w kilku językach, również w polskim. Można tu wielu rzeczy praktycznych się doczytać. A tak przy okazji, to przed chwilą troszkę przejrzałem i piszę również, żeby nie połykać baterii. No to nie będziemy tego robić. Poza tym, żeby odpowiednio utylizować. Jakie ważne sprawy? Tutaj jest tego typu urządzenie, które jest tym nadajnikiem. Ja się podłącza takimi kabelkami tutaj. Ono ma zasilacz, który się podłącza do prądu. Tutaj on jest podłączony do tego nadajnika. Takim kabelkiem tego typu z dwoma końcówkami jest, podłącza się kabelek do tego urządzenia, tak jak słuchawki. O, aha, no właśnie, tym jackiem, tak jak do gniazdka słuchawkowego. I ten tutaj nadajnik nadaje, a słuchawki odbierają ten sygnał. Teraz, co jest najważniejsze w tym wszystkim, że one są bardzo dobre. Ten sygnał odbierany w słuchawkach jest naprawdę dobry, czysty, bez zakłóceń. I naprawdę działa, nawet nie tracąc na jakości dźwięku, ani na intensywności dźwięku. Po wyjściu do sąsiednich pomieszczeń, czy przez jedną, dwie ściany, dosłownie ten sygnał nie niknie w słuchawkach. Nie niknie z tego nadajnika w słuchawkach. Jest bardzo czysty,
jest bardzo czysty, wyraźny stereo i tak jak mówię, przez kilka ścian nawet można słuchać tej muzyki. No, miałem kiedyś takie, które w jednym pomieszczeniu wyszło się poza zasięg. W jednym pomieszczeniu, troszeczkę w bok, to już przestało odbierać i były szumy. A to są takie dobre, na przykład, te są takie dobre, tak jak mówię, że przez nawet dwie ściany odbierają ten sygnał. Nadajnik ma taką cechę, że po wyłączeniu, jeżeli no, przestaje muzyka grać, na przykład tutaj słuchamy, to on się sam, on ma tu światełko i teraz jest niewłączony, to on się sam wyłącza. Słuchawki nie mają takiego automatycznego wyłączania, mają tu z boku, o, nie powinno się tak gwałtownie, z boku, o, włączenie power. Z drugiej strony jest przycisk, który służy do takiego doboru kanału, żeby właśnie dobrze odbierały. Mają dodatkowo ładowarkę i akumulatorki zamieszczone były również. Te akumulatorki ładować można w tych słuchawkach, dopasowując w ten sposób do tego, tutaj w tym nadajniku jest ładowarka. A wszystko jest w instrukcji opisane, one się wtedy, te akumulatorki ładują. Można też naładować w innej, jakiejś osobnej, zewnętrznej ładowarce. Ewentualnie włożyć do tych słuchawek zwykłe paluszki, nie akumulatorki, zwykłe. I to nie ma różnicy, one też działają. Tylko trzeba pamiętać, żeby przez pomyłkę wtedy nie włączyć ich do ładowania, bo zwykłe paluszki nie nadają się do ładowania, tak żeby się nie pomylić. Co ciekawego jeszcze można tutaj powiedzieć na temat tego sprzętu? Mają bardzo wygodny tutaj regulator głośności. Jak się założy, to po prawej stronie z tyłu kciukiem czy palcem wskazującym bardzo wygodnie jest regulować głośność na tych słuchawkach. Głośność można regulować i na słuchawkach, i na sprzęcie, który nadaje, powiedzmy, muzykę. Co jeszcze tutaj ciekawego można powiedzieć? Także są dołączone kabelki, są akumulatorki, jest zasilacz w tym komplecie. I te słuchawki mają również odbiornik radiowy w sobie, czyli odpowiednio tu przełączając, gdzie wcześniej pokazywałem, tu pisze taki przycisk autotune, to można albo przełączyć na jeżeli ja słucham z jakiejś wieży, to na tą wieżę, na magnetofon, albo na odbiór radiowy, i wtedy do niczego nie musimy podłączać, odbiera stacje radiowe. Wtedy te kabelki nie mają znaczenia, bezpośrednio te słuchawki odbierają stacje radiowe. No, ja używam głównie do słuchania właśnie z magnetofonu i to jest bardzo, i one są bardzo praktyczne. Także chyba takie podstawowe informacje przy tej mojej muzyczce tutaj sprzed półtorej roku. I tak jak mówię, no są naprawdę fajne, są dobre, niecałe 200 zł. Mam nadzieję, że będą latami służyły. I mają dużo zalet. Ta ładowarka, to, że właśnie, że mają bardzo dobry odbiór nawet przez ściany, na co najmniej kilka metrów odległości, można spokojnie poruszać się po mieszkaniu i słuchać z jednego urządzenia. Także gdyby ktoś potrzebował na taką końcówkę, na taką wtyczkę, to podałem model i mogę zachęcić do kupienia, bo dobrze się sprawdzają. Ja miałem wcześniej inne, jest spora ilość rodzajów, różne ceny na bluetoothy, na różne wtyczki i tak dalej, ale ja potrzebowałem takich i naprawdę są fajne i są dobre.
Także chyba wszystko to, co chciałem powiedzieć, to te wszystkie informacje podałem, zamieściłem w tym filmiku. 10 minut. I sobie wspólnie przy okazji posłuchaliśmy muzyczki. Także pozdrawiam wszystkich i będę coś od razu dalej grał na gitarze. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i miłego wieczoru, jutrzejszego dnia.